Hej, dzisiaj będzie na temat książki Cena odkupienia. Jest to debiut pana Łukasza Kucherskiego, debiut fantazy opowiadający o losach dwóch mężczyzn, którzy to wspólnie podróżując przez Królestwo Halvoru przeżywają różne przygody związane z ich niecodzienną profesją. Tyle o fabule, więcej nie będę zdradzał. Od razu powiem, że książka mi się podobała. Powiem też, że są różne opinie czytałem, no niektóre wiadomo bardziej pochlebne, drugie mniej pochlebne, ale spotkałem się z taką jedną opinią, z którą od razu chciałbym do niej się odnieść, ponieważ ktoś napisał, że Cena odkupienia to jest sztampa, jest to po prostu kolejne fantazy generyczne i tak dalej, że ogólnie wszystko było, nie ma żadnego powiewu świeżości. Bardzo nie lubię tego typu komentarzy, bo w zasadzie jakby się nad tym zastanowić, w literaturze już też wszystko było. No, to nie jest tak, że książki mogą nam się podobać tylko jeśli są w czymś nowatorskie. Nie, nie muszą być nowatorskie. Ja na przykład wydaje mi się jako miłośnik kawy, że piłem chyba kawę w każdym smaku, w różnych proporcjach i tak dalej, i to wcale nie znaczy, że kawa, powiedzmy orzechowa latte, może mi nie smakować, bo już ją piłem. No to bez sensu w ogóle, to nie jest argument, że coś się powtarza, że coś już było w książce, bo to nie o to chodzi, tak? To gdybyśmy mieli szukać tylko książek, które wnoszą coś nowego, no to podejrzewam, że no nie znaleźlibyśmy ich wiele, jeżeli w ogóle wcale byśmy jak gdybyśmy taką znaleźli. Okej, dobra. Co chciałbym najbardziej pochwalić? Najbardziej chciałbym pochwalić świadomość pisarza, ponieważ autor doskonale wie, co mu wychodzi. Wychodzą mu opowiadania i książka została podzielona właśnie na rozdziały, które opowiadają, każdy opowiada inną historię. I to jest świetne, ponieważ autor rzeczywiście się w tej formie odnajduje i na przykład postacie drugoplanowe, które są bardzo ważne w krótkich opowiadaniach, są skonstruowane w ten sposób, że pisarz nie wchodzi bardzo głęboko, ale też nie przedstawia ich za pomocą ekspozycji. To znaczy bardzo często postacie drugoplanowe albo są przesadnie spsychologizowane, nazwijmy to tak, czyli za bardzo tam ktoś się babrze w psychologii i chce wejść głęboko i tak dalej, co to w ogóle się, no nie ma na to miejsca, nie ma na to czasu, nie ma przestrzeni w krótkim opowiadaniu, albo mamy taką sytuację, w której postać jest opisana poprzez ekspozycję, tak? Czyli ktoś po prostu wygłasza, jaki jest. To, że ktoś jest, powiedzmy, sołtysem wsi, nie wynika z tego, jak się zachowuje, tylko wynika z tego, że to wygłosił, że jest sołtysem wsi. I właśnie tego nie ma. Czyli nie ma ani tego próby wejścia w umysł sołtysa wsi, która zupełnie jest niepotrzebna w opowiadaniu, ale też nie ma z drugiej strony wygłoszenia tego, że ktoś jest sołtysem wsi. Postacie drugoplanowe są skonstruowane w bardzo dobry sposób. My dowiadujemy się o nich, o ich charakterze, z tego jak postępują i jest bardzo dobrze wyważone ta ilość tych postaci drugoplanowych w historii, ilość historii w historii, ilość humoru w historii, ilość akcji w historii, zagadek w historii i głównych bohaterów w historii. I to w książce jest to coś, co ja uważam, że po prostu autor jest świadomy tego, że on to umie zrobić i dlatego właśnie podzielił tą książkę na opowieści i to jest bardzo, bardzo duży plus. Podoba mi się też warsztat, podoba mi się stylizacja języka na taką dawną mowę, która się jakby... Często jest tak, że właśnie gdy ktoś stara się stylizować język, to wpada na różne pułapki wynikające z tego. Tutaj tego nie ma. Tu się udało rzeczywiście wystylizować język na taki, jaki autor sobie życzył. I to działa. I czyta się to dobrze. Historie są wzruszające, historie dają do myślenia, do czasu. Historie są dobrze poprowadzone, jest bardzo dobre tempo, jest dobra dynamika. Czuć ten klimat słowiańskości, nazwijmy to. Tych dawnych czasów, tego brudu, trudów podróży, może biedy, może tych ludzkich emocji i tak dalej. Właśnie w książce się aż kotłuje od ludzkich emocji, które jakby są z których się biorą wszystkie problemy. I to też mi się podoba. Nie podoba mi się jedna rzecz, w zasadzie tylko jedna rzecz, no dwie rzeczy. Do jednej mam zarzut, druga mi się nie podoba. Zarzut mam do dialogów, bo
wydaje mi się, że nie do końca wybrzmiewa w dialogach między głównymi bohaterami to, który jest który, czyli te postacie są inne, mają inne historie, mają inne cechy i tak dalej, ale w dialogach to nie jest oddane. A to wcale nie jest taka łatwa sztuka, więc to jak na pierwszą książkę, te dialogi tak są bardzo dobre. Ale zarzut mam do tego, że po takich świetnych opowiadaniach, czyli po tych rozdziałach, gdy ja czytałem ten pierwszy, drugi, tam trzeci rozdział i mi się bardzo podobało, i był ten motyw, gdzie historia się kończy z tego rozdziału i mi w głowie się zaczyna uruchamiać wyobraźnia, zaczynam się zastanawiać, przeżywać jeszcze raz tą historię na nowo, tak jakby układać sobie wszystko w głowie, to w tym momencie, w którym powinien być koniec rozdziału według mnie, w którym no, ja już włączałem te emocje swoje do książki, nagle autor decyduje się na to, że główni bohaterowie w dialogach podsumowują to, co się wydarzyło, i to podsumowują w taki bardzo słaby, kiepski, moralizatorski sposób. Czyli bawią się w jakąś taką filozofię, ale taką zupełnie po łebkach, i mi to absolutnie nie pasuje i uważam, że to uważam, że to nie wyszło. Rzadko kiedy jestem czegoś bardzo pewien, i znaczy może nie tyle bardzo pewien, rzadko kiedy jestem przekonany do tego, że coś nie wyszło, i uważam, że to nie wyszło. Tylko że to, żeby każdy mnie zrozumiał dobrze. Książka jak na debiut jest naprawdę rewelacyjna. Wszystko to, co pochwaliłem, jest naprawdę na miejscu, jest sensowne. I właśnie przez to, że w tych historiach jest, że one są na tak wysokim poziomie, że tak przykuły moją uwagę, że miałem taką radość z odczytywania tego, tym bardziej właśnie zirytowały mnie na koniec te dialogi, które jakaś taka próba zabawy w filozofię, w moim odczuciu nieudana, która nie to, że popsuła tę historię, nie, ale nie dała, jakby zatrzymała ten proces myślowy, dzięki któremu bym jeszcze bardziej tą historię docenił. Także, podsumowując, książkę oceniam bardzo dobrze, polecam wszystkim fanom fantasy i nie tylko fanom fantasy. Co do tego, że tam wszystko, że to jest jakaś tampa i kotlet, wszystko odgrzewane, to jest bzdurny, kompletnie bzdurny argument. Jest to, ta książka jest naprawdę bardzo, jakby porównując do tej kawy, o której mówiłem, jest to książka jest bardzo dobrze podaną latę, z odpowiednio spienioną pianą i odpowiednio tam dosłodzoną i w odpowiednim, w dobrej filiżance i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobra książka. Szczerze polecam. Hej.